zdecydowanie lepiej być na boisku niż... Rekord! 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 Sialalala! 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 Lalala! Pokazujecie, co umiecie robić. Dajcie wszystko. Jeżeli nie dacie rady chodzić po meczu, nie ma problemu. Ja wezmę wam na rękę. Na ławkę. Ale wykorzystujecie ta szansę. Siadacie na ten pociąg, który teraz zatrzymał się. Bo jutro nie wiemy, że zatrzyma się. Dobra? Dawaju! Ja sobie sam wybrałem najlepszą decyzję trenera Andrea Buccella w tym turnieju. To moment, w którym trener wprowadził Szymona Młocka, który w pierwszym kontakcie z piłką zdobył decydującą o zwycięstwie bramkę. Grający na jego pozycji Mateusz Kosowski w przekroju całego turnieju radził sobie bardzo dobrze. Ale są takie decyzje, że czasem na trenera padają w głowę takie pomysły, że może po meczu nawet trener nie rozumie. Ale jak na mnie idzie, trzeba coś zmienić, tak mówią, nie? Pomyśliłem szybciej, jakie umiejętności ma Szymon Młocek, tak? I mówiłem, dobra, no to spróbuję, może troszkę więcej fizycznie jest. Wiem, że on jest trochę egoista i cały czas, kiedy ma piłkę na trening też, on spróbuje odwrócić się, kiwa jeden i ma bardzo mocne uderzenia, nie? Konsultowałem się z Szymon Niemczyk i mówiłem, co myślisz? A on mi mówił, dlaczego nie? I tak poszło. Myślę, że z Konstraktem Lubawa był ciężki mecz. Pod koniec, gdy dostaliśmy czerwoną kartkę, była duża nerwówka z naszej strony i chcieliśmy ten wynik dowieść. Mówiłem przed mistrzostwa, że siła tego zespołu jest kolektywnie. To się sprawdza, bo ja ostatnio dzień przed turniejem nie miałem jeszcze głowa kadra. Bo było ciężko wybierać, bo jakikolwiek chłopak rozegrał na boisko, poziom gry nie poszło na dół. Czyli było bardzo, bardzo ciężko decydować. I tu widać też na ten turniej, nie? Nie mieliśmy takiej indywidualności, nie? Zawsze są na jakie ekipa indywidualności, ale wszystkie bramki chcieli o kolektywę, nie? Czyli no to jeszcze bardziej pokaza, że drużyna jest najważniejsza niż indywidualności, nie? Bartek, cała futsalowa Polska pamięta cię z meczu z Rumunią, w którym udało zdobyć ci się 3 gole. Tutaj bliski powtórzenia tego numeru, nazwijmy to, był twój podopieczny z rekordu Przemek Mijas. Powiedz, czy to jest generalnie ważna rzecz, ta gra nogami bramkarza, ta technika strzału, którą pokazał tutaj Przemek Mijas. Jak trudne jest, bo nie wszyscy wiedzą, trafienie w takiej sytuacji do, wydawałoby się, wyłącznie pustej bramki. No tak, nie jest to prosta sprawa. Można powiedzieć, że tą technikę uderzenia ma w miarę dobrą i tylko się z tego cieszyć. Należy mu pogratulować i cieszyć się z tego, aczkolwiek rozmawiałem z Andreą
Może by też miał hat-tricka, niestety Andrea go ściągnął 2 czy 3 minuty przed końcem spotkania, może by mu się udało tego hat-tricka jeszcze strzelić, no ale Andrea go ściągnął, no, dał pograć też drugiemu bramkarzowi, także no fajnie wyszło. Z bramkarskiego punktu widzenia, który mecz był dla Ciebie taki najtrudniejszy? Na pewno pierwszy, dużo osób się z drużyny stresowało i z Konstraktem, bo te ostatnie 2 minuty były ciężkie, grając w trójkę na szereg. Przemek, podobno to, że dostaniesz nagrodę indywidualną, organizatorzy taką decyzję podjęli już wcześniej. Czekali tylko, czy to będzie statuetka za króla strzelców, czy dla najlepszego bramkarza. Jak to jest z tym twoim strzelaniem bramek? To jest tylko dodatek. Potrzebowała tego drużyna, udało mi się tego. Jestem z tego zadowolony, że mogłem pomóc. Ale ważniejsze jest to, że trzymać czyste konto i że straciłem tylko jedną bramkę na całym turnieju. Udało nam się, jesteśmy mistrzami i gratulacje dla całej drużyny.